kiedy masz iść na badania za jazdę po alkoholu, za jazdę po pijaku. Co oczywiście zaczynam od zapytania mojego widza. Zabrano mi prawko za jazdę po alkoholu. Mimo iż do końca kary zostało mi jeszcze ponad 2 lata, to dostałem skierowanie na badania lekarskie i psychotesty w ciągu 30 dni od wezwania. Czy muszę iść na te badania? Do końca kary jeszcze jest dużo czasu i nie wiem, czy te badania będą ważne po tym okresie. Czy wtedy mam iść jeszcze raz? Nie do końca rozumiem całą tą sytuację. I sytuacja wbrew pozorom jest bardzo prosta, ponieważ badania, na które dostałeś skierowanie, są jakby niezależne od kary sądowej, czyli są jakąś kolejną karą, a przynajmniej jeżeli nie karą formalną, to jakąś taką sporą dolegliwością. I o ile pamiętam, to według przepisu powinieneś na nie pójść w ciągu 30 dni od otrzymania tego skierowania i chyba sprawę zakończyć w ciągu 3 miesięcy. Przepisy przepisami, prawo prawem, życie życiem. I czym się kierować, kiedy masz pójść na te badania? Jeżeli jesteś osobą, która nie pije, stało się to naprawdę przez jakiś przypadek, złapali cię policjanci, no, miałeś pecha i wiesz, że otrzymasz takie zaświadczenie od psychiatry lub terapeuty, że nie jesteś uzależniony, to warto, abyś poszedł jak najszybciej i miał problem z głowy. Natomiast, no, gorzej jest, jak masz jakiś poważniejszy problem alkoholowy, są jakieś oznaki, które pokażą lekarzowi, że nie jesteś w stanie pohamować się od picia i jednoczesnego jeżdżenia, a to na przykład dotyczy recydywistów, no to lepiej poddaj się tej rocznej terapii, zdobądź stosowne zaświadczenie o abstynencji alkoholowej czy jakiejś innej. Oczywiście zaświadczenie to wystawia lekarz lub terapeuta i dopiero wtedy podejdź do badań. No, pamiętaj tylko o jednym, że jeżeli uzależniony nie jesteś, a rozpoczniesz taką terapię uzależnień na wszelki wypadek, to zawsze już będziesz traktowany jak alkoholik, czy jakiś inny uzależniony, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Możesz gadać, że nie pijesz, możesz gadać, że to było tak czy siak, a już będziesz zaszufladkowany jako uzależniony. No, zakładam, że przeszedłeś te badania lekarskie w WOMP-ie i psychologiczne pozytywnie. Zachowują one wtedy ważność i w zasadzie nie musisz ich powtarzać, ale zdarza się, że dostajesz orzeczenie lekarskie z jakimś krótkim terminem ważności, na przykład na rok, na 2, a egzamin masz za 3 lata, czyli jeszcze 2 lata i wtedy warto pójść do lekarza prywatnego, powiedzmy takiego jak ja, czy jakiegoś innego w twojej okolicy i no niestety zapłacić jeszcze raz i mieć prawko na termin dłuższy. Osobiście jestem zwolennikiem załatwienia sprawy od razu, no ale życie też życiem, nie zawsze masz pieniądze na lekarzy, kiedy musiałeś te sowite grzywny, czy kary sądowe, czy inne należności pozapłacać. I teoretyzując, równie dobrze możesz to zrobić kiedykolwiek, kiedy uznasz to za stosowne, ale dopóki nie otrzymasz pozytywnego wyniku, to ten pozytywny wynik na badaniach lekarskich i psychologicznych dopiero cię upoważni do podejścia do egzaminu państwowego na prawo jazdy. I pozytywne rezultaty, wbrew wielu osobom, które przeszły to jakimś tam, jakby to powiedzieć, na tata wariata, to nie jest ten pozytywny wynik taki oczywisty. No, weźmy taką teoretyczną sytuację, że zabrano ci prawko na 3 lata i jesteś uzależniony. Wiesz, że nie przejdziesz, ponieważ miałeś recydywę alkoholową, prawda? Złapano cię drugi raz. No, jeżeli musisz mieć abstynencję alkoholową 12-miesięczną, no to kiedy możesz pójść, prawda? Policz sobie od chwili otrzymania 12 miesięcy, prawda? I pójdź wtedy dopiero po roku. Ale to mówię, jeżeli jesteś uzależniony. Jeżeli nie jesteś uzależniony, to radzę pójść wcześniej, A dlaczego? Ponieważ często okazuje się, że trudno ten brak uzależnienia udowodnić na badaniach w WOMP-ie. Czyli powiedzmy, zabrano Ci prawko na rok, jeżeli pójdziesz po powiedzmy 11 miesiącach i liczysz na to, że to prawko odzyskasz, a przynajmniej otrzymasz pozytywne badanie lekarskie, a tutaj oni Cię traktują jako uzależnionego i każą Ci przynieść jakieś zaświadczenie o 12-miesięcznej abstynencji, prawda? No i nagle Ci się termin z roku wydłuża na 2 lata. Jak pójdziesz zaraz po tym miesiącu, to jak Ci powiedzą, że masz przynieść jakiś papier o abstynencji, no to masz jeszcze te 12 miesięcy, aby ten papier jakoś zorganizować. Natomiast mówię, jeżeli jesteś pewien, że nie jesteś uzależniony, to poproś lekarza lub terapeutę, lekarza, psychiatrę, żeby Ci po prostu wystawił dokument, że uzależnionym nie jesteś. Także na tym kończę. Sprawa nie jest taka prosta, jak się wydaje. Otrzymuję pełno maili, że życie troszeczkę przerasta to, co przepisy stworzyły. Jeżeli miałeś jakąś taką ciekawą sytuację, to opisz to w komentarzu do tego wideo, możesz mi tam wysłać jakiegoś maila, jeżeli jest coś sensownego i jestem w stanie odpowiedzieć, to na pewno spróbuję. No, często nie za bardzo wiem, co Wam poradzić, to nie radzę nic. Także mówił Dariusz Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jestem uprawniony tylko do przedłużania prawa jazdy po pozytywnych badaniach w WOMP-ie, natomiast moja pracownia psychologiczna no, również bada osoby, które jakimś cudem za kółeczko wsiadły na podwójnym gazie. Jeżeli chcesz zasubskrybować mój kanał, to otrzymasz najświeższy materiał. Jeżeli chcesz kolejny filmik, to kliknij w ten kwadracik i do zobaczenia wkrótce.